Witamy. Dzisiaj z nami Szymon Łada, mistrz świata IFBB Elite Pro, jak również wielokrotny mistrz świata i Europy, Polski. Ile razy byłeś się na mistrzem Polski? Możesz policzyć tak na szybko? Mistrza Polski ile razy? W sumie trzykrotnie. Trzy tytuły. W kategorii 85, w kategorii 95 i w kategorii Open. Masz jakąś gablotkę z medalami? Jeszcze nie mam. Tak naprawdę mam porozrzucane część tych medali, odkąd zacząłem startować po trzech mieszkaniach, nie? I tak każdy po trochu. I właśnie jeszcze się gablotki nie dorobiłem i muszę sobie ją w końcu, wiesz, narysować i później ją zrobić. Oczywiście ja sam jej nie zrobię, więc pewnie zlecę to komuś. Ja myślę, że tak z każdym rokiem to ta gablotka to będzie coraz większa. Nie? Myślę, że taką na całą ścianę chyba. No właśnie, wiesz, teraz trzeba znaleźć odpowiednią ścianę, żeby miejsca za dużo też nie zabrało, bo wiadomo, jak zawsze jest ograniczenie miejsca, jak się ma mieszkanie, nie dom, no to jednak ten metraż jest nieco inny. Ale wiadomo, no to jest też fajna ozdoba i tak człowiek wtedy spogląda na to i się, wiesz, gęba się cieszy. Zgadza się. Także pierwszy temat, który się od razu nasuwa i zawsze nie dziwił w związku na przykład z taką osobą jak ty, to jest osiągnięcia sportowe, a medialność. No bo mimo tego, że jednak jako z aktualnie startujących chyba najwięcej tytułów masz w IFBB i w tamtym roku zostałeś mistrzem świata pro, to jednak medialnie jakoś tam bardzo znany. Poza oczywiście środowiskiem tym, które jest nikt kulturystów, jakoś tam nie jesteś bardzo medialną osobą. Jak to wygląda? No, wiesz, ja się tak też nigdy nie skupiałem na tej stronie medialnej. Poza tym, jak zaczynałem swoją karierę kulturystyczną, to nieco inaczej to wyglądało, bo po tych kilku lat, jak ktoś zaczął starty, powiedzmy już do 2015 roku, to już to nieco inaczej wyglądało. Już było takie większe jakby zapotrzebowanie na tą medialność. Troszkę inaczej to zaczęło wyglądać. Już nawet gazety branżowe, no niektóre przestały istnieć. Część istnieje do tej pory, ale też już zmieniły nieco kierunek. Kiedyś to było, wiesz, głównie właśnie ukierunkowane poprzez gazety, fora dyskusyjne. Teraz też już fora dyskusyjne nie mają takiego zasięgu, jak to było kiedyś. Kiedyś to można było całą tą społeczność, jak ktoś się interesował, na forum dyskusyjnym spotkać. Teraz się to zmienia głównie do internetu. Jak są jakieś fora, to na Facebooku tak naprawdę już są fora takie porobione, grupy dyskusyjne, na których wszystkie informacje można zdobyć. Są jakieś tam grupy zamknięte, otwarte, a reszta to tak naprawdę to jest mieć kanał na YouTubie i jest wtedy się osobą bardziej medialną w tym środowisku poza ludźmi, którzy się nie interesują tym, no to wtedy można dotrzeć właśnie jedynie chyba tak naprawdę poprzez internet, no bo wiadomo, że ten sport medialny, jeśli chodzi o takie szersze media, no tak naprawdę nie jest już od wielu lat. Kiedyś jak nie było internetu, nie było nawet jeszcze gazet chyba w Polsce, bo były nieliczne, to w początkiem lat 90. czy nawet tam powiedzmy połowa lat 90. to kulturystyka była w telewizji pokazywana. W Polsacie nawet w 99 roku też były emitowane zawody, były Mistrzostwa Polski, gdzie wtedy startował Radek Słodkiewicz, no, takie początki kariery. Mariusz Strzeliński startował, no i taka cała śmietanka tamtych lat. No ale czas się zmieniły, no i teraz tą medialność tak naprawdę trzeba sobie samemu budować. A jakoś zawsze się skupiłem bardziej na tej stronie sportowej, trochę to olewałem, może też nie czułem takiej potrzeby, poniekąd też dużo ludzi sama jakby gdzieś docierała, więc grono moich obserwatorów to są głównie ludzie, którzy się tym interesują i raczej gdzieś mnie tam poznali od tej strony jakiej bardziej sportowej, no też nie byłem raczej osobą, która by na siłę szukała jakiejś atencji, więc skupiałem się tylko i wyłącznie na tej sportowej drodze. I bardziej jesteś dużo sportowcem niż influencerem, lajków na Instagramie i followersów nie kupuję. Nie no, zdecydowanie tak, tym bardziej, że no,
albo wiesz, robimy jedno dobrze, albo skupiamy się na dwóch rzeczach i zawsze ta strona sportowa trochę schodzi na bok, no i wtedy są gorsze wyniki, no nie da się tego pogodzić, tak, chyba że mamy grono ludzi, którzy są wiesz, za to odpowiedzialni, no ale wiadomo, no doba ma 24 godziny, więc nie jesteśmy w stanie wszystkiego wiesz, zrobić, a kulturystyka to jest taki sport, który wymaga poświęcenia i takiego reżimu tak naprawdę 24-godzinnego, więc no wiesz, no, gdzieś tam sobie też staram się tworzyć, na pewno będę bardziej aktywny, jak będę miał też mniej obowiązków i wtedy się to pewnie też trochę zmieni. No mimo wszystko jednak osiągnięcia sportowe się bronią i jesteś ambasadorem chyba największej marki suplementów, jednej z największych na świecie, Olimp i firmy, która produkuje sprzęt, tak? Panatta? Panatta. Może coś o tym powiesz? Tak, no właśnie współpracuję już przeszło 4 lata, 5 rok tak naprawdę, też nawet nie wiem, kiedy to zleciało. I właśnie cieszy mnie to, że przyszedłem tam jako osoba tak naprawdę głównie ze względu na moje osiągnięcie, na moje tytuły. Oczywiście też byłem jakąś tam osobą znaną w tej branży, no wiadomo, każdy w tej branży siedzi, no to mnie znał, ale to ze względu przede wszystkim na moje osiągnięcia sportowe udało mi się, wiesz, zacząć współpracę z Olimpem, co było też moim marzeniem dużym i wiesz, bardzo się cieszę z tego powodu, że udało mi się, wiesz, dołączyć do grona innych osób, które na których się wzorowałem, tak, bo Marko Olimp to ja znam od dziecka, bo pierwsza siłownia, na której trenowałem, była właśnie oklejona w plakaty Olimpu i tak naprawdę będąc dzieciakiem, utożsamiałem się z tymi osobami, które tam były. Piotr Guchowski na plakatach, Mariusz Strzeliński, Kamila Porczyk, oczywiście Pudzian, był wtedy kilkukrotnym mistrzem świata strongmanów. I wiesz, to była taka moja inspiracja. Na to patrzę, podpatrywałem i sobie tak mówiłem, że kurczę, fajnie, bo kiedyś byś na takim plakacie na przykład, nie? No i wiesz, po iluś tam latach najpierw tytuły zdobyłem, później poszło za tym, że udało mi się współpracę z najlepszymi, także cieszę się, że ta moja droga nie poszła na marne i te marzenia gdzieś tam cały czas spełniam. No i wiesz, jest to fajne, tak? Druga firma Panatta, która też no, dosyć mocno tutaj weszła na rynek polski, firma, która produkuje sprzęt, włoska firma, która współpracuje z siecią siłowni Xtreme Fitness, gdzie też właśnie reprezentuje obie te marki. I właśnie też z utęsknieniem czekam, aż otworzą siłownię, żebym mógł zacząć już tak naprawdę trenować na tym sprzęcie, bo już miałem możliwość oczywiście testowania praktycznie wszystkich sprzętów i czekam po prostu, bo to będzie duża też odmiana i mam nadzieję, że to przyczyni się też do jakiegoś rozwoju, bo jednak wiemy, że nie można też całe życie trenować, jak się już no, ten staż treningowy ma duży, trenować tylko na tych podstawach, czyli sztanga, sztangielki, bo zatrzymujemy się w rozwoju, tak? Mimo, że wiadomo, to jest jakby podstawa naszego treningu, dźwiganie ciężarów, ale jednak na takim etapie, gdzie musimy gdzieś tam pracować nad takimi szczegółami, mamy jakieś tam gorsze na przykład pewne partie, no to jednak takie coś nam pomaga i pewne maszyny czy sprzęt teraz jest już tak technologicznie to rozwinięte, że tak naprawdę możemy trenować tylko i wyłącznie tą grupę mięśniową, którą na przykład mamy słabszą, tak? Kwestia doboru sprzętu. Jest to fajne i na pewno duża pomoc, ułatwienie. Tylko trzeba umieć z tego korzystać. Czasami jak jest czegoś też za dużo, no to człowiek nie potrafi się w tym odnaleźć. Ta skrajność jest zła i w każdej dziedzinie życia. Tak, dokładnie tak. A co do plakatów, to pamiętam na pierwszej siłowni, no zaczynałem w piwnicy, jak chyba większość, ale na pierwszej siłowni, w której kupiłem karnet, to jednak plakat Animala z Szymonem Ławą był. To kojarzę. No tak, to znaczy, że zaczynałeś później niż ja, więc wiesz, fajnie, że gdzieś też ktoś, powiedzmy, tam się może inspirował, albo to było, wiesz, fajne, że mogłem gdzieś też tam w gazecie być potem na jakimś plakacie
i też kilku znajomych mi tam wysyła od czasu do czasu jakieś zdjęcia ze starych gazet, albo właśnie jak ma tam w swojej takiej przydomowej piwnicy plakaty z tej naszej grupy, co wtedy tworzyliśmy. To były jeszcze takie czasy przed, takie można powiedzieć, celebryckie, instagramowe. No tam tak... dobry skład był też w tym animalu. Znaczy wiesz, ja zaczynałem w piwnicy, 5 lat trenowałem w piwnicy. Pierwsze to było 2000 chyba trzeci, nie? To 17 lat temu. No tak. No to... Także wiesz, tylko że 5 lat z piwnicy, a dopiero później... Z piwnicy na salony. W suszarni w bloku, nie? Z kolegami. Ja podobnie, bo ja też zaczynałem w domu i w piwnicy, w garażach, tam gdzieś tam naprawdę dało, ale pierwsze takie podrugi to miałem w domu, jak miałem 14 lat, to miałem jakiś tam zestaw dwóch sztangielek, jakiś tam skręcany gryf, drążek, który ojciec zamontował. I tak wiesz, podpatrywałem, on się tam czasami na tym podnosił. Mi się to wiesz podobało, że tak wiesz, raz, drugi, trzeci, potem wiesz, tutaj trochę siły nabrałem. 20-30 lat się potrafiłem podciągnąć. Potem wiesz, jakąś tam sztangielkę sobie skręciłem, ławeczkę z taburetów i kolega też się dołączył. No i tak zaczęliśmy wiesz, sobie w domu trochę tam trenować. Oczywiście tworząc sobie własne plany z głowy, nie mając pojęcia o niczym, ale w takim okresie tak naprawdę każdy jakiś tam ruch powoduje, że jakiś tam rozwój następuje. Nie? Nawet jeżeli robimy to systematycznie, nie jest to jakoś super dobrze robione, to jednak jest to jakiś tam bodziec i na początku naprawdę są te efekty bardzo szybkie, jeżeli jest ta konsekwencja, tak? Mimo że nawet się niewłaściwie trenuje. Często jest to przetrenowywanie się, bo my tam prawie wtedy, pamiętam, że codziennie trenowaliśmy i codziennie tak naprawdę chyba wszystkie grupy poza, nie wiem czy nogi robiliśmy, jakoś robiliśmy wtedy nogi, jakieś tam przysiady się robiło, ale chyba bez obciążenia, potem jakieś jeden drugiemu narzucał na szyję obciążenia i tak się wiesz, tak się robiło. Później jak wiesz, siła... Wiem, to każdy te początki wspomina. Ja pamiętam taki cel, jak zaczynałem, to było stówę na klatę wycisnąć, nie? Jak zaczynałem, do 5 dych dusiłem. Tak, ja jak zaczynałem... 52. To nawet wiesz, po stówę nie myślałem, jak zaczynałem, to moim celem było wycisnąć 70 kilo, bo pierwsza jakaś tam sztanga w domu to chyba ważyła 25 kilo i już nie było więcej obciążenia, to się gdzieś tam wiesz, dokładało, jak dociskało, kombinacje przeróżne. Później jak miałem urodziny, no to powiedziałem mamie, że ja chcę dostać gryf i obciążenie. I pamiętam, że dostałem właśnie na którejś urodziny gryf. Długi gryf, bo chciałem długi gryf, bo krótki miałem, więc długi gryf prosty, długo obciążenie. Od taty pamiętam, że chciałem ławeczkę dostać. Ona była składana, mogła być płaska i mogła być skośna. To wiesz, to był taki jeden z lepszych prezentów, które jakoś tak, wiesz, wykorzystywałem. Taka. Ja nie rzuciłem w kąt, wiesz, po chwili zabawy, tylko tak naprawdę do tej pory je mam, tylko że one są gdzieś tam u kolegi w piwnicy. Wtedy, jak zaczynałeś, myślałeś, że będziesz zawodnikiem, bo miałeś jakieś takie marzenia, że będziesz kiedyś mistrzem świata, że będziesz w ogóle kulturystą, czy jak to wyglądało wtedy? Wtedy jeszcze tak dokładnie nie wiedziałem, jak kulturysta wygląda. Kulturysta mi się ogólnie kojarzył z uniesionym, bardzo silnym człowiekiem, więc można powiedzieć, że to było takie połączone, że ogólnie chciałem być dobrze zbudowany i oczywiście jak najsilniejszy. Ale jednak te sylwetki zawsze mi się takie umieśnione podobały, czyli takie z niskim poziomem zatłuszczenia, czyli takie typowo kulturystyczne. Gdzieś tam widziałem nawet gazety jakieś stare z lat, z początku lat 90. Nawet nie pamiętam skąd te gazety miałem, ale to były chyba jakieś, to były chyba niemieckie jakieś gazety, chyba kulturystyczne jakieś, chyba Iron albo Flex, chyba właśnie niemiecka wersja. I wiesz, podglądałem tych kulturystów, tamte dwie obrazki, wiesz, zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie. I tak, wiesz, no chciałem generalnie w jakimś kierunku i wiedziałem, że chcę uprawiać sport, bo mnie to bardzo, bardzo kręciło. Oczywiście później dopiero po jakimś czasie poznałem dokładnie co to jest kulturystyka, ale w międzyczasie no, interesowałem się w ogóle sportami siłowymi, strongmanami. To wszystkie tak naprawdę chyba edycje strongmanów, odcinków z Pudzianem oglądałem. Pamiętam, że to właśnie jeszcze ojciec gdzieś tam, jak w telewizji widział, to podglądał, ja tak zacząłem oglądać, no i tak wiesz, razem oglądaliśmy, potem ja się tak wiesz, bardziej w to wkręciłem, to praktycznie każdy odcinek oglądałem, które to poznawałem.
I tak się zaczęło, no i wiedziałem, że coś chcę robić w tym kierunku, tak? Ale kulturystykę, no to oczywiście dopiero kilka lat później odkryłem. Czyli od początku, już od młodych lat, jak chciałeś być sportowcem, chciałeś związać się ze sportem, z siłownią, ze sportami sylwetkowymi. Wiesz, ogólnie ze sportem, no, ja wiedziałem, że będę jakiś sport na pewno uprawiał. Zawsze chciałem, ciągnęło mnie zawsze bardziej do sportu i zawsze byłem dzieckiem bardzo aktywnym. Jak wiesz, tam gdzie się działo, to gdzie była możliwość z kolegami grać, czy w piłkę, czy w inne sporty, mimo że no, piłkę specjalnie jakoś nie lubiłem, ale jak była okazja oczywiście gdzieś pobiegać, poruszać się, to lubiłem takie wiesz, sporty kontaktowe albo tam, gdzie była jakaś, trzeba było siłę użyć, to tak. Nie lubiłem raczej wiesz, takich sportów typu bieganie, coś, co nie ma jakiejś takiej głębszej rywalizacji, tylko ewentualnie jakieś krótkie biegi, to tak, na takie na sprawdzenie się, ale jakieś tam długie czy coś, to mnie to nigdy nie kręciło. Czy jakaś jazda na rowerze dłuższa, to nie zawsze, to raczej taki pokazanie świeżo, albo kto jest lepszy, albo sport związany z siłą, tak? To mnie to, wiesz, bardzo jakoś tak imponowało. Jak sobie radzi zawodnik pro w kwarantannie? Bo to jest zagadka, co robią teraz prosi, kiedy nie ma zawodu, kiedy siłownie są zamknięte. Jak to wygląda w Twoim przypadku? Nie wiem jak ginie, ja sobie radzę już dosyć długo z tą kwarantanną, bo moja kwarantanna, mogę powiedzieć, że nawet trochę dłużej trwa od siłowni, bo miałem tak naprawdę na początku roku kontuzję, 5 tygodni nie trenowałem, ostatni normalny trening zrobiłem bodajże 21 stycznia, jak byłem u Wojtka Pieczaby na nagraniach i później tak naprawdę kontuzję złapałem 5 tygodni bez treningu totalnie, więc mówię, w tym czasie postanowiłem sobie tą formę utrzymać, bo szkoda mi było tego, że tam jeden start mi minął, więc mówię, utrzymam tą formę, dietę będę trzymał czystą, no bez treningu jakoś tam się obejdzie, te parę tygodni, to szybko wrócę. To jak już rzuciłem na siłownię, chyba 2 treningi zrobiłem, to mi siłownię zamknęli z powodu kwarantanny i tak naprawdę pogodziłem się z tym stanem. Trochę miałem możliwość no, odpocząć, zregenerować jakieś tam kontuzje, urazy, zaleczyć, które mi wiesz, doskwierały przez ostatni rok, bo tamte przygotowania były dosyć kosztowne, jeśli chodzi o takie zużycie organizmu, bo tak naprawdę jak nie łokieć tenisisty, to jakieś zapalenie ścięgna, to nóż w kolanach, to plecy i tak naprawdę jak nie jedno, to drugie i to była taka, wiesz, walka z bólem, takie niezadowolenie z treningu, więc właśnie po takiej satysfakcji, jak to zwykle jest z treningu i z takich przygotowań, więc te przygotowania no, kosztowały mnie takiego wysiłku fizycznego, a to się później przekłada również na taki wysiłek psychiczny, więc myślę, że traktuję to jako taki przymusowy odpoczynek i mam nadzieję, że to dobrze mi zrobi. No i w sumie tyle, no wiesz, radzę sobie, no mam więcej czasu na inne rzeczy, więcej czasu spędzam z moim synkiem, co też mi to, wiesz, daje dużo, dużo radości. Jest to fajne, nie trenuję teraz, ale spędzam dużo czasu. Jak jest ładna pogoda, to już idziemy na dwór i cieszymy się, wiesz, swoją obecnością i to też jest fajne, bo no, młody też akurat ma przerwę od przedszkola, tak naprawdę już to trwa, no też od początku tej kwarantanny, już chyba 2 miesiące ponad, to takie, wiesz, można powiedzieć, długie wakacje, ale wiadomo, no, ten początek też nie był niby łatwy, bo wiesz, wszystko było pozamykane, to tylko w domu tak naprawdę, bo trzeba siedzieć, co to wiadomo, dla dziecka też nie jest przyjemne, bo teraz już, wiesz, no, zaczyna się to otwierać wszystko, no to jest trochę lepiej. No, podobno od czerwca otwierają siłownie. No, mam nadzieję, że tak będzie, bo już, tak jak mówię, miesiąc czasu dla mnie to jest okej, mówię, wytrzymać fajnie można, ale później już dłużej to jednak zaczyna tego brakować, bo nie oszukujmy się, treningi domowe, w warunkach domowych dla kulturysty to nigdy nie będzie to samo, co normalny trening taki na ciężarach, gdzie praktycznie przez całe życie trenujemy z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. To wiesz, jednak przestawić się i przetrenować te mięśnie w taki sposób, jak to jest na siłowni z użyciem
gum czy takiego domowego zestawu no raczej jest niemożliwe. Tym bardziej, że jak musimy przetrenować takie duże grupy mięśniowe jak nogi czy plecy, no to staje się to wręcz niemożliwe. I tak jak mówię, czekam już z niecierpliwością na to, aż otworzą i mam nadzieję, że będą warunki takie no, dosyć normalne i że po prostu będzie można zrobić normalny trening, a nie na zasadzie w maskach, bo to wtedy jest męczarnia i no, niestety ten trening będzie bardziej męczący i psychicznie i w ogóle, tak? Więc mam nadzieję, że tak, będą jakieś warunki takie normalne. I poza treningami jeszcze zajmujesz się prowadzeniem ludzi, ale online, także. Tak. Personalnym na siłowni. Nie, na siłowni nie. Nie ucierpiały twoje. Nie, na tym jakby nie, więc no, to akurat no, ja na tym jakoś nie utraciłem. Wiadomo, że część, znaczy duża część ludzi na pewno straciła jakieś tam osoby. No, ode mnie też część tam odeszła przez ten okres. No wiadomo, że jednak każdy wtedy liczy jakiś tam pieniądz. Jak jest taka sytuacja, ale ileś tam osób też przyszło nowych, więc powiedzmy, że to się nawet wyrównało. Więc poza tym no, ja też głównie się tym nie zajmuję, to raczej taki dodatek, że chcę, a nie muszę, więc trochę inaczej do tego podchodzę, więc mam też jakiś tam swój limit osób, które prowadzę, żebym po prostu mógł to wszystkie osoby mieć możliwość takiego normalnego kontaktu i żeby to nie było na zasadzie, wiesz, kopiuj, wklej, tylko żeby mógł, wiesz, przysiąść i poświęcić, wiesz, każdemu czas. Masz jeszcze miejsca na prowadzenie? To wkleimy link pod filmem, jak można się skontaktować. Kilka miejsc mam, ale tak jak mówię, to jak mi się jakieś zwalniają miejsca, to wtedy, wiesz, informuję kogoś, dostaję tam wiadomości, czy mam. No teraz, wiadomo, w taki okres, że trochę tych ludzi faktycznie jest mniej, no bo jednak no, dla każdego najważniejsze jest to, żeby zaoszczędzić każdy jakiś tam pieniądz, a wiadomo, że u nas to jest często też jeszcze taka, można powiedzieć, usługa ekskluzywna, czy trening personalny, czy w ogóle mieć trenera online, tak, to również. Ale tak jak mówię, teraz będzie też taki okres, że część pewnie ludzi może będzie chciał powrócić, że będzie miał, wiesz, będzie szukał motywacji, to pewnie też, no, czy część ludzi odzyska swoich tam klientów, albo będzie miała nowych. Miałeś takie sytuacje, że ktoś przyszedł do ciebie i mówi, ja bym chciał wyglądać tak jak pan? No miałem. Bo ty prowadzisz nie tylko zawodników, ale też zwykłych takich. Nie, no zawodnikami to mam trochę nawet układ wtedy, bo ten kontakt jest nieco inny. I wtedy nawet zawodnikom to zalecam zawsze, żeby przyjeżdżali jednak no, przynajmniej ten raz w miesiącu na żywo się spotkać, bo to jednak jest trochę inaczej trzeba spojrzeć na zawodnika niż na osobę trenującą dla siebie, która chce po prostu schudnąć, bo wtedy tam już nie wchodzimy w takie szczegóły. Ale no, takich osób jest sporo zawsze, że chciałbym, albo są takie marzenia, które nie zawsze też da się jakby spełnić, bo no wiesz, jak komuś powiem, że będziesz tak wyglądał, no to bym skłamał, tak? Jak ktoś jest tam młody, no to ma takie marzenia, to jest pewnie gdzieś tam do zrealizowania, ale to też nie jest takie proste, bo wiesz, też mamy teraz trochę inne czasy. Ludzie bardzo chcą się, wiesz, szybko wszystkiego dorobić, wszystko chcą bardzo szybko. Szybko i łatwo jednocześnie, to jest ten problem. Jak zaczynałem, to zaczynałem z poziomu tak naprawdę zerowego, nie miałem nic, nie miałem. Musiałem sobie, wiesz, radzić i pieniądze zbierać, odkładać. Na, to, wiesz, nie wydawałem na jakieś tam swoje przyjemności czy na inne rzeczy, tylko, wiesz, wszystkie pieniądze, jak dostałem czy zarobiłem, no to odkładałem i inwestowałem gdzieś tam w taki swój rozwój. To były takie moje, wiesz, odskocznie tak naprawdę, które zastępowały wszystkie inne, czyli wszystko związane z siłownią, z treningami. Więc też część, powiedzmy, takiego życia, można powiedzieć, że utraciłem o takie życie towarzyskie, o takim mówię. No ale wiadomo, coś jest kosztem czegoś, tak? Teraz ludzie mają dostęp do wszystkiego, chcą mieć szybko, zarobić duże pieniądze, chcą mieć dobry samochód, bo kolega ma taki, a chce mieć jeszcze lepszy i to takie, wiesz, prześciganie się
we wszystkim. Tak? Ja podchodziłem zawsze nieco inaczej do tego, zawsze tak cierpliwie podchodziłem do tego, że zawsze robiłem, czy jadłem, ubierałem się, jeździłem samochodem takim, na jakim było mnie stać. Nigdy nie musiałem przed nikim, wiesz, pokazywać czy udawać, żeby jakieś tam lepsze wrażenie zrobić. A teraz niestety ludzie mają trochę inne myślenie. Myślę, że te social media to psują, bo każdy by chciał, tak jak na Instagramie, mieć jakiś super samochód, amerykański muscle car, tak, Mustanga, Cayena czy tam coś innego, ładną dziewczynę, całe życie krata na brzuchu, żyły, wiesz, i tak dalej. No. Nie rozumieją tego realnego świata i wierzą w to, że na Instagramie to, co jest pokazane, to jest prawda. No. Że ci ludzie tak codziennie żyją. Las tak. Się z makijażem, wiesz. To jest część ludzi, która, wiesz, jakby się to swoje takie życie, takie dojrzewanie już wkroczyła w momencie, kiedy te social media były mocno rozwinięte i tak naprawdę oni patrzą na to, co się dzieje i oni się na tym wzorują, myśląc często, że tak świat wygląda albo że tak powinien wyglądać świat i że to są takie, wiesz, ideały, do których powinniśmy dążyć, a niestety tak nie jest. Dlatego to ma też swoje właśnie takie minusy, że kreowanie takiej fałszywej rzeczywistości, która nie ma nic wspólnego często z tym, co jest faktycznie w domu, to co się dzieje poza obiektywem czy poza aparatem. No ale niestety no, takie są czasy. Dlatego ja uważam, że trzeba nieco szerzej patrzeć na to i tu jednak powinien być jakiś tam dodatek do życia. No i że każdy powinien przede wszystkim patrzeć na siebie, a nie na innych, bo to są takie jednostki tak naprawdę, które mogą mieć wpływ na innych ludzi, bo mają dużo obserwatorów, a tak naprawdę ich życie wcale nie jest takie kolorowe, jak to wygląda na zdjęciach czy na filmikach, tak? No i jednak tu trzeba mieć tą świadomość, że tak życie nie wygląda. Tak, najlepsze, kiedy znasz osobiście takich delikwentów i wiesz, jak wygląda życie prawdziwe, a ile z tego jest na tym Instagramie. Niestety ludzie chcą się utożsamiać, chcą oglądać, co jest piękne, idealne i później takie, wiesz, takie osoby popadają w kompleksy, bo widzą na przykład, że kurczę, ja mam gorsze buty, ja mam gorsze ubranie. Mnie na przykład nie stać, żeby, wiesz, cały czas gdzieś tam jeździć na wakacje. Mnie też nie było stać, ja przez 10 lat w ogóle nie jeździłem, bo tak naprawdę chyba przez 15 lat, odkąd trenuję, byłem raz na normalnych wakacjach. Oprócz tego to jedyne wyjazdy, które spędzałem gdzieś za granicą, to są głównie wyjazdy na zawody, gdzie ewentualnie mogłem sobie pozwolić na to, żeby gdzieś dłużej zostać. Ale tak to, wiesz, nigdy nie jeździłem, bo też nie miałem na to pieniędzy, miałem ważniejsze wydatki. A teraz, wiesz, ludzie chcą się łatwo, wiesz, wszystkiego dorobić. Nie chce im się ciężko pracować, bo są nauczeni, że wszystko im się należy, nie? Że zrobią sobie parę zdjęć, im się należy, że sami często piszą do jakichś firm, że bo mają tam parę tysięcy lajków, że oni coś chcą w zamian, że wrzucą posta czy dwa jakimś produktem. No i wiesz, to już dochodzi do tego, że ludziom się nie chce pracować, bo wszystko uważają, że chcą mieć za darmo albo za zrobienie zdjęcia, nie? Także jest to taka trochę, można powiedzieć, że patologia dzisiejszych czasów. Tak, tak samo jak myślę, że wystarczy kupić coś to czy to, zjeść jakieś tam rzeczy i będzie się w ciągu 2-5 lat wyglądało tak jak zawodnicy, którzy ciężko na to pracują przez 15 lat i naprawdę, plus mają gen i wiedzę. Tak? Taka jest różnica, właśnie to chyba ty powiesz, bo masz kilka lat kariery owocnej amatora i też już jesteś mistrzem świata w pro. Jaka jest różnica, co się zmieniło dla ciebie jako zawodnika, kiedy stałeś się pro, a jak było amatora? Jakie są różnice? Różnic nie ma aż tak dużo, tak naprawdę robię to samo, co robiłem wcześniej, na takim samym stopniu. Teraz jedynie dochodzi kwestia jakaś tam finansowa, że jak są jakieś zawody, to jest możliwość wygrania pieniędzy. Nie są to jakieś ogromne kwoty, ale powiedzmy, że takie, które no, pozwalają na to, że zwrócić się sezon na przykład, ewentualnie coś tam ci zostanie. No bo wcześniej startując tak naprawdę to tylko, wiesz, rzucałeś
można powiedzieć, do skarbonki, z której cię nigdy, wiesz, nic nie zwróci, tak? Wydałeś pieniądze do świnki, a potem tą świnkę ktoś ci zabierał, tak? I niestety. Teraz powiedzmy, że jest jakaś tam możliwość, że ktoś się zwróci, jakieś generowanie ewentualnie większych zarobków, ale tak mówię, no to jest też jest takie proste, że jak stanie się pro, no to będzie się jakieś tam pieniądze zarabiało. Teraz wszystko się opiera tak naprawdę, po pierwsze, no musi być jakiś ten poziom sportowy, a druga ważna kwestia to jest wartość marketingowa, która jest teraz mierzalna tak naprawdę poprzez właśnie lajki, tak? Wiadomo, że jak chce mieć firma dobrego zawodnika i który jeszcze ma jakieś dobre zasięgi, no to tak naprawdę aż tylu w Polsce nie ma takich, no bym powiedział, że raczej albo jest jedno, albo drugie. Więc wiesz, ja też muszę gdzieś łączyć te dwie kwestie, żeby jedno nakręcało drugie, ale też nie skupiać się zbytnio na tym aspekcie poza sportowym, no bo wtedy ucierpi ta moja droga właśnie sportowa, no bo jednak wiadomo, że trzeba się na tym maksymalnie skupić. No to są takie jedyne chyba różnice. Prowadzisz się sam, tak? Już od kilku lat nie masz trenera. Jak to jest być na tym poziomie i nie mieć nad sobą kogoś takiego stricte, który mówi ci, co robić i... Wiesz co, no od kilku lat, chyba od pięciu tak naprawdę sam się prowadzę, no, z tego względu, że ten organizm swój też poznałem, ale ja też zawsze miałem takie trzeźwe spojrzenie na to, jak wyglądam, bo jednak no, w większości przypadków niestety jest tak, że kulturysta nie potrafi krytycznie na siebie spojrzeć, albo popada w samozachwyt, albo jest znowu zbyt krytyczny i zawsze chcę być osoba, która to przyhamuje, ale tak jak mnie się zawsze jakoś tak udawało, no, tak jakby nigdy nie uważałem się, że jestem jakiś taki super czy najlepszy. Wiedziałem, że oczywiście jestem dobry, bo to wiesz, zawsze potwierdzają wyniki, ale zawsze podchodziłem jakoś tak sam do siebie pokornie i dużo od siebie wymagałem, więc może też dlatego. Ale jednak zawsze tego trenera lepiej mieć. Oczywiście, żeby to był trener odpowiedni, nie tylko trener z nazwy, który będzie tam, wiesz, chciał na tobie zarobić, czy ewentualnie polansować, bo jest dużo też takich. No wiesz, ja tak naprawdę tak jestem na takim etapie kariery, że prędzej czy później tego trenera będę musiał mieć, bo żeby mieć taką większą motywację, bo jednak wiesz, tam się szukujesz, sam jesteś odpowiedzialny za to, też nie masz takiej może presji, jak masz czasem większą presję, bo wiesz, że na przykład musisz do trenera jechać, no to wiesz, to zawsze dasz z siebie trochę więcej, nie? Bo na przykład masz tą kontrolę, wiesz, formy raz na jakiś czas i wiesz, a tak to wiesz, no sam musisz sobie to kontrolować i no jednak musisz sam wiedzieć, że sam mieć tą świadomość, że robisz to dobrze. Tym bardziej to łatwiej, jak ktoś jednak masz to z bani, bo wiesz, że ktoś ci dobrze doradzi i powie, co robić, także odchodzi dużo z głowy, tak, podczas przygotowań. A jak już jesteś zajechany, zmęczony, odwodniony i wygłodzony, no to jednak myśleć ciężko, tak? Dokładnie, dokładnie. Tylko wiesz, no u nas też jest kwestia, że no jest, nie masz tak dużo tych trenerów, powiedzmy na takim poziomie. No bo jednak wiadomo, ja już jestem no, takim zawodnikiem na takim etapie kariery, że to już nie jest takie wiesz, budowanie zawodnika od początku, tak? Tylko to już są jakieś tam niewielkie kwestie, że to trzeba tak naprawdę mieć taki... Na twoim poziomie to już te dwa prążki, czy tam lepsze nowicie decyduje, czy będziesz pierwszy, czy piąty, tak? No dokładnie tak, wiesz, to nie jest, jednak tu też wymaga to większego jakiegoś tam poświęcenia. A u nas często to wiesz, wygląda tak, że jest trener i ma stu podopiecznych, no i wiesz, wtedy czy jeden podopieczny jest ważniejszy od drugiego tak naprawdę. No, wiesz, generalnie no to trener każdego tak samo powinien traktować, nie? Więc to nie jest to takie proste. Już tak sobie odbiorę, bo to cały czas się do mnie dobija, dobra? Dla małych start, dla małego zabrać. Na czym skończyliśmy, bo... Wielu jest trenerów, którzy
Tak, no wiesz, jest z jednej strony duża możliwość faktycznie, że tak jak kiedyś było ciężko dotrzeć, w ogóle do trenów, teraz jest dużo łatwiej, ale no, poza tym z racji tego, że zawodników pro w Polsce jest mało, było mało, no to też trochę wiesz, inaczej to wygląda, jak prowadzenie na przykład tam zawodników, czy w kulturze klasycznej, czy w kulturystyce, tam w poszczególnych kategoriach, tak? Wiadomo, że tu już trzeba jakoś tam trochę bardziej zagłębić się w daną osobę, trochę tego czasu więcej poświęcić, a wiesz, ja też tak, no nie mogę, wiesz, komuś tam narzucać jakiejś tam, wiesz, woli swojej i czuć się, że jestem lepszy, no to potrzebuję, wiesz, więcej tam czasu, nie? Dlatego, wiesz, no myślę, żeby tam kogoś ewentualnie z zagranicy, jeżeli będzie jakaś taka możliwość, to myślę, że tak, prędzej czy później pewnie do tego dojdzie. Jaki jest twój największy sukces i największa porażka w karierze sportowej? To sukces mi ciężko tak sklasyfikować jako ten najważniejszy, ale myślę, że na pewno Mistrzostwo Świata, bo jednak to było coś, do czego dążyłem, co sobie założyłem, że zdobędę przed 30 rokiem życia. Ale którą? Masz kilka. To pierwszy na początek, bo wiadomo, że pierwszy to jest taki, który się chyba najbardziej pamięta, bo to jest jednak taka historyczna chwila, to wejście na szczyt. I myślę, że to taki chyba jeden z takich największych. No ale też jak miałem tak naprawdę taki mój, który można powiedzieć rozpoczął taką moją prawdziwą karierę, że robiłem wszystko po kolei tutaj w Polsce i za granicą. No i chyba wtedy skończyłem, pamiętam, ten sezon wiosenny, zdobywając Mistrzostwa Europy w kategorii 90 kilo i w kategorii Open, tak naprawdę jako drugi Polak w historii po Darku Karpińskim, więc to było, no to było też duże przeżycie, bo jednak wiadomo, wygranie kategorii to jest duży sukces, ale kiedy wygrywasz, wiesz, wszystkie kategorie, tą kategorię Open główną spośród wszystkich mistrzów innych, no to jest takie przypieczętowanie całej tej pracy i pokazanie, że jesteś najlepszy, wie, na ten. Także to takie też, no, to duże przeżycie. Zresztą w ogóle, no, fajne zawody wtedy były udane dla Polski, bo byliśmy też drużynowo złoty medal. I, no, fantastycznie było, fajna atmosfera. Jeszcze trochę inna niż w obecnych czasach, bo to był jeszcze tak ostatni chyba taki rok, że jeszcze nie było tego takiego lansu, więcej gdzieś tam jeszcze tutaj te informacji się zdobywało z Facebooka, z forów dyskusyjnych, z portali branżowych bardziej. Nie? Teraz taka inna atmosfera była i otoczka przede wszystkim. Inna, że nie było takiej, wiesz, tej walki o to, że ja muszę mieć tyle obserwatorów, ja tyle, ja jestem lepszy, ty jesteś gorszy, lepiej na zdjęciach, ty gorzej. Takie to było bardziej takie prawdziwe, można powiedzieć. Nie było jeszcze takie zepsute. No. Jak jako zawodnik pro w kategorii open ciężki, jak widzisz nowe kategorie, marynarki, spodenki i tak dalej? Gadaliśmy o tym wcześniej, ale może powiemy. No, ja się już z tym pogodziłem tak naprawdę. Wiesz, to zawsze na początku, jak są jakieś nowe kategorie, które mocno odbiegają od takich twoich, powiedzmy, ideałów, To jest to dziwne. Ma to, wiesz, swoje plusy, bo przyciąga też większą rzeszę ludzi, zawodników i też wtedy można tą różnicę dostrzec między na przykład kulturystyką a męską sylwetką. Ale jakby, wiesz, nie mam z tym problemu, bo ja, wiesz, no, ja nie mam jakichś tam, wiesz, kompleksów, żebym czuł się na przykład, że to jest niewłaściwe i tego nie powinno być. Mówię tu o kategorii męska sylwetka, bo sam takich zawodników też prowadziłem i prowadzę. I czasami jestem gdzieś trochę uszczypliwy, ale to jest, wiesz, no, myślę, że on sobie z tego zdaje sprawę. No, jednak no, podynkowiec to nie jest kulturysta i myślę, że każdy normalny sobie zdaje z tego sprawę, a część ludzi traktuje to też jako taką przepustkę do ewentualnie dalszych startów, do pokazania się i to wtedy też można zobaczyć, że tacy mają też charakter, tak? Bo zaczynają od kategorii, która czasami jest taka, można powiedzieć, prześmiewcza, idzie dalej na przykład i się rozwija.
więc myślę, że to nie jest najgorsze, a jeśli o kategorie już takie typu marynarki czy inne bardziej związane z model, to po prostu ja tego nie rozumiem i nie oglądam nigdy. Nie ma nic wspólnego z kulturystyką. Dla mnie to jest wypaczenie w ogóle tego sportu i powinno to być w ogóle całkowicie jako odrębna dziedzina, jeżeli już tam to gdzieś tam łączyć, to na pewno nie na jednych zawodach, bo no nie może być tak, że zawodnik, który ciężko zapierdziela, czy nawet zawodniczka w różnych kategoriach, czy fitness, i oni dostają taki sam medal, często taką samą nagrodę, gość to sobie marynarkę założy, kratę ma na brzuchu, albo nawet często też nie ma, wysmaruje się bronzerem i wiesz, i on dostaje taki sam medal. No to jest wtedy niesprawiedliwe, tak? Bo jednak trzeba tutaj oddzielić tą pracę nad sobą, a wiesz, zrobienie sobie ładnej fryzury i założenie marynarki. To na pewno nie, za tym nie jest. Ale to jest, wiesz, to jest też takie szukanie, odkrywanie niszy dla każdego, tak naprawdę tam, gdzie są osoby, które nie chcą się utożsamiać na przykład z kulturystami, no to powstała kategoria męska sylwetka, tak? Są zawodnicy, którzy na przykład jeszcze mają mniejsze ambicje, no to powstała kategoria dla takich, którzy właśnie mogą sobie marynarkę założyć, czyli nie muszą tam jakoś bardzo praktycznie w ogóle nad tym się skupiać bardzo, trochę sobie potrenują, tak ładnie wygląda, to jest super. I potem to już, wiesz, tak trochę do absurdu dochodzi, że za niedługo będą może zawody dla zawodników na przykład grubych, na przykład kulturystka dla grubasów. Nie? No bo tacy też trenują, i oni na przykład nie chcą mieć formy startowej nigdy, no to się robi kategorie dla zawodników na masie. Dochodzi do takiego trochę, no, absurdu. Ale no mam nadzieję, że to po prostu zweryfikuje i to śmiercią naturalną wiem, że w sensie te kategorie. No nie mówię o męskiej sylwetce, bo to jest kategoria, która jakby najbardziej się... Bardzo dobra dla tych, którzy tam nie wiesz, iść w to hardkorowo, albo dla tych, którzy zaczynają. Wiesz, jest to pewnie nawet, wiesz, przyjemne dla oka, sam czasami gdzieś tam obejrzę, mimo że mnie to jakoś nie ekscytuje bardzo, ale można tam często zobaczyć naprawdę, wiesz, fajne takie modelowe sylwetki, które dobrze wyglądają na przykład na okładce i to jest też taka jakaś tam przepustka. I na przykład taki trener wtedy, no to on faktycznie może, wiesz, być taką wizytówką jako trener, no bo wygląda dobrze, no to może być trenerem na przykład, tak? To czy ma... Uważam na przykład, że spodenki są dobre na start, tak? Jeżeli wytrzymasz te przygotowania i coś tam i przypasuje ci to, zagra i będziesz chciał dalej, no to później wiadomo, klasyk z klasyka do jakiejś tam ekstremalnej wagówki, tak? I to jest dobra droga, tak? To jeszcze ma coś wspólnego, aczkolwiek ty mówię marynarki, dla mnie to śmiech na fali jest, nie? To tragedia. Jakieś nieporozumienie. A propos jeszcze tego, to wiadomo, spodenki chyba są teraz najbardziej popularne, tak? To jest takie połączenie tego ekstremum, tak? Tej kulturystyki takiej prawdziwej, hardkorowej i takiego świata dla zwykłych ludzi, tak? No bo jednak do spodenek to musi 10 lat trenować, ileś tam przerzucić ton, bo jak masz dobry gen i w miarę ogarniętego trenera, to jesteś w stanie taką formę 2-3 lata zrobić. Wiesz, formy do sylwetki plażowej, to jeżeli ktoś trenuje bez jakiegoś dobrego gena, to tam na 3 miesiące przygotowań to wypełnia się wystarczy, bo tam wiesz, tam człowiek nie rozwija, nie skupia się na takiej jakości mięśniowej, na takiej gęstości, to ma ładnie wyglądać przede wszystkim, to ma być estetyczna sylwetka, no bo tam są też oczywiście odpowiednie kanony, że zresztą tam nie ma puls obowiązkowych, tak jak w kulturystyce, że no tam jest... Tam nawet nie może być za dużo waskularyzacja, nie może być za mocne docięcie. Nawet. Ma być ładne obrazy, tak naprawdę tam wygrywasz w pozycji przodem, jak wszystko, wiesz, się wgrywa, czyli masz tak wąską talię, szerokie barki, ładną klatkę, brzuch ładnie widoczny, zarysy mięśni, barków, ale nikt tam, wiesz, nie patrzy na to, że ręka jest duża, czy triceps bardzo duży, czy mniejszy, jak jest jeszcze łydka widoczna, no bo łydki są akurat widoczne, no to jest super, tak? Także tam nie ma potrzeby aż takiego maksymalnego
skupione się na tych detalach. Dlatego jest to łatwiejsze do osiągnięcia. Dlatego jest też takie popularne, no bo wyrok kulturystyka jednak, jeżeli byśmy chcieli coś osiągnąć, no to wymaga już takiego poświęcenia i często to jest takie i na granicy kontuzji, żeby rozwinąć gdzieś tam troszkę bardziej te mięśnie. No i dlatego tak się dzieje, tak? Jest to bardziej osiągalne po prostu dla takiego przeciętnego Kowalskiego. Jakie plany masz, Szymek, na przyszłość zawodnicze i niezawodnicze, jak chcesz się podzielić? Plany, no na pewno chciałbym się, wiesz, no na pewno rozwijać bym się chciał. Ja jestem osobą, która zawsze dąży do jakiegoś tam ideału. Oczywiście to ideał według moich tam wytycznych, tak? Dla kogoś to nie musi być ideał, ale takich ideałów kulturystycznych, żeby wyglądać doskonale dla samego siebie i oczywiście poprawiać jakieś tam swoje mankamenty i gdzieś tam rozwijać się jeszcze pod kątem mięśnienia. I oczywiście jakieś tam starty na horyzoncie też są. Tym bardziej, że no w tym roku miałem na wiosnę startować, nawet ze względu najpierw na kontuzję, później na tą całą pandemię. No, zostały te plany zburzone, ale to nie tylko dla mnie, ale i dla wszystkich, którzy mieli formy, którzy robili formę. Na razie obserwujemy to, co się dzieje, bo ten rok jest tak naprawdę przełomowy pod wieloma kwestiami. Ciężko stwierdzić, kiedy, jakie zawody w ogóle się odbędą. Na razie są tylko przeniesione na grudzień. Mister Olympia jest na grudzień przeniesiony. Arnold Classic europejski też jest na grudzień przeniesiony. Więc tak naprawdę pozostaje nam jedynie czekanie, póki co na otwarcie siłowni. Jak już będzie konkretnie jakaś data, czy konkretna decyzja wobec tego, no to ja wtedy też na pewno zacznę w tym kierunku, do tego kierunku dążyć. A póki co, no to będę się oczywiście skupiał na tym, żeby wrócić do formy, bo teraz jestem w takim okresie odpoczynkowym i raczej nie wyglądam jak jakiś tam kulturysta ekstremalny, trochę masa mi spadła, ale tym się też nie przejmuję, bo mogę się też zająć innymi rzeczami, pracą, bardziej skupić na pracy, na rzeczach, które musiałem sobie zawsze gdzieś tam przekładać ze względu na starty w zawodach. No i myślę, że tyle, no czas pokaże, ale na pewno bym chciał tutaj, wiesz, gdzieś sobie tam, znaczy ja już sobie wyznaczyłem cele, no i teraz będę chciał je na pewno realizować. I kiedy zobaczymy Szymona na scenie Mister Olympia? Rok, dwa, trzy? Ja bym chciał, wiesz, najlepiej jak najlepiej byłoby to możliwe, jak mi się uda, wiesz, wrócić do tego normalnego trybu i będzie już wiadomo co i jak, to jak sobie wtedy, wiesz, plan wyznaczy, to sobie przełączę tryb na ten tryb taki roboczy, sportowy i, wiesz, będzie można myśleć wtedy o jakichś tam startach. I oczywiście ja nie ukrywam, że start w Olimpii to jest kolejne moje marzenie, tak? Także nie będę tutaj ściemniał. Zresztą no, dla każdego, myślę, że kulturysty, nie? Na tym się też większość z nas wychowała, na oglądaniu tych zawodów z różnych lat, z różnych epok, ale jednak to były zawsze zawody, które najbardziej przyciągały i wzbudzały największe emocje. Czyli Mister Olympia to jest twój cel, ale jak na razie wszystkie marzenia, tak jak mówiłeś, się spełniły, tak? Tak, tak naprawdę wszystkie starty i to, wiesz, od juniora, bo cieszę się, że ta kariera, że no też, że byłem na tyle wytrwały, żeby zacząć, wiesz, tą karierę juniorską i pokazywać i jeszcze rozwijać ją w latach seniorskich, bo tak naprawdę no, z tej grupy, gdzie zaczynaliśmy jako juniorzy, to tylko ja zostałem, jako chyba jedyny taki rodzynek, można powiedzieć, z tych lat. Reszta się wykruszyła niestety, a szkoda, bo to, wiesz, jednak to też jakieś tam wspomnienia zostały i to tak fajnie też, jak obserwuje się na przykład zawodników, którzy startowali ileś tam lat wstecz i dalej na przykład startują. Andrzej Kołodziejczyk też karierę swoją juniorską zaczynał chyba na początku lat 90. i do tej pory startuje, więc to już chyba prawie 20 lat startuje i prawie non stop, także jest to fajne. No i tak naprawdę jako sportowiec mogę powiedzieć, że jestem spełniony, jedyne co mi zostało to start, tak naprawdę Mister Olympia, tak
tak to już na wszystkich startowałem, począwszy od juniora po seniora. No i na pewno chciałbym, wiesz, moim celem jest być najbardziej utytułowanym polskim kulturystą w historii. Lubię sobie tam jakieś, wiesz, rekordy śrubować. No, jeszcze kilka lat na pewno przed tobą, tak? 30. Mam nadzieję, że tak, bo no, ten wiek dla kulturysty, powiedzmy, że jest, no, można powiedzieć, że idealny. Taki najlepszy do takiego rozwoju, do skupiania się na tej tylko i wyłącznie masie mięśniowej. Patrząc na Dextera, to przed tobą jeszcze 20 lat startu. Tak? Oczywiście tak, ale tyle to chyba bym znowu też nie wytrzymał, bo by się potem okazało, że całe życie mi minęło, a później to już wiesz, wiadomo, w pewnym wieku to innych rzeczy też się nie chce. A wiesz, jak to człowiek karierę zakończy, potem szuka jakichś innych zajęć, potem się okazuje, że nagle mając 50 lat zachowuje się jak 20-latek, nie? Bo całe życie sportowe, w ogóle całe życie młode to spędził na sali treningowej, nie? To też jest takie niebezpieczne. Szkolny ze smyczy, tak? Trochę tak jest, bo to często tak jest, że cały czas żyjemy w jakimś tam reżimie, nagle tego już nie mamy, to, no, brakuje nam czegoś, no to musimy znaleźć sobie jakieś następcze, nie każdy sobie potrafi z tym radzić. Ja aż tak daleko może nie wybiegam, ja myślę, że takie najbardziej optymalne to jest startowanie tam do wieku 40 plus, tam powiedzmy, nie wiem, te 3-4 lata, do 45, to myślę, że takie max. Oczywiście na tyle, na ile pozwala nam zdrowie, no bo później jednak już wiesz, ani żadnego progresu nie osiągniemy, a jest tylko i wyłącznie jakiś tam regres mniejszy, większy, a to już jest takie narażanie się na kontuzję. I oczywiście tak, takim zawodowym. A maszyna się wyrabia, a co dopiero ludzkie ciało, tak? To mamy jeszcze. Tak, niestety, no tu już cały czas dźwiganie i to jednak cały czas trzeba zaskakiwać ten organizm, będąc takim kulturystą, wiesz, ekstremalnym, który chce cały czas tą masę. Nawet może nie, że, ale musi, no bo jednak wiadomo, startujesz w kategorii Open, ja też nie jestem największym zawodnikiem, więc tych kilogramów muszę zrobić, a wcale, wiesz, tak łatwo mi to nie idzie, jak się komuś wydaje, bo to, wiesz, na tym etapie zwiększenie takiej czystej masy mięśniowej, nie zrobienie wagi, bo zrobienie wagi to tam, wiesz, to każdy może zrobić, tylko zrobienie takiej czystej masy mięśniowej, rzędu tam 2-3 kilogramy nawet przy takim wzroście, no to nie jest takie łatwe, to wiesz, to wymaga odpowiedniego podejścia, rozplanowania i oczywiście zdrowie musi wszystkie inne aspekty dopisywać, tak? Jedzenie już, przejadanie tych kalorii, to już robi się ciężkie, tak? Już samo jedzenie sprawia trudność przy takiej wadze. Nie jest proste, bo wiadomo, nawet robienie masy to nie jest jednoznaczne z tym, że jemy wszystko jak chcemy, bo budujemy taką masę tak naprawdę z produktów, które jemy dziadostwo, no to ta masa też jest kiepskiej jakości. No to weź sobie przejadaj 5-6 tysięcy kalorii z takiego czystego jedzenia, no to naprawdę mordęga, no. W momencie, kiedy ten metabolizm masz trochę spowolniony, bo zrobienie masy to jest... A na twoim poziomie to już nie patrzysz na wagę czy wody, tylko tak już lustro. No tak jest, oczywiście wiadomo, jaki tam wyznacznik jest, no bo na podstawie tego też muszę wiedzieć, czy w odpowiednim tempie idzie, ale wiadomo, że jak najbardziej lustro, czyli to porównanie tej jakości, nie samej wagi, no bo są osoby, które się tylko wagą kierują, nic tego progresu nie robią, bo się tak na tej wadze skupiają, że zatracają się w ogóle w tym, jak powinien kulturysta wyglądać. Nagle wiesz, ta waga jest większa, ale ona okazuje się, że brzuch też jest większy, tam, wiesz, o ileś centymetrów. No i to zalega ci, wiesz, w jelitach tak naprawdę, w obwodzie. No, na tym polega. Także, co, pod filmem wrzucimy linki, lajkujcie Szymka Facebooka, Instagrama. Tak jest. Bo Szymon woli kupić sobie coś do jedzenia niż followersów. Także, myślę, że tak. Chciałbyś dodać na koniec? Jeszcze raz? Coś od siebie na koniec dla widzów? Od siebie, że mam nadzieję, że wrócimy za niedługo do normalnego funkcjonowania, przede wszystkim do trenowania, bo widzę, że to oczywiście nie jest tylko mój problem, ale wielu ludzi, bo myślę, że
każdy z nas no tutaj już dostaje korby od tego zamknięcia tych siłowni, bo jednak to jest taka nasza odskocznia, często taki nasz azyl, w którym się najlepiej odnajdujemy, w którym możemy tą swoją energię złą wyrzucić, która potęguje, a jednak nagle to nabierze, no to gdzieś tą energię trzeba wyładować i często, wiesz, w niewłaściwy sposób się to robi, dlatego mam nadzieję, że jak najszybciej, wiesz, ta taka normalność, przynajmniej związana z trenowaniem, wróci i później oczywiście starty również i że będzie można spotkać się na zawodach, na targach, bo tego też mi trochę brakuje, bo jest to tak naprawdę jedyne miejsce, gdzie można się w jednym czasie spotkać ze wszystkimi zawodnikami, porozmawiać, wiesz, pogadać, po prostu fajnie spędzić czas. Tego mi trochę brakuje, bo jednak, no wiadomo, takie ograniczenia powodują, że te kontakty gdzieś tam się zatracają i wiesz, tracimy to, co dla nas jest najlepsze. Także od razu zapowiemy może, że w przyszłości niedługo będzie wspólny materiał, gdzie będzie Mariusz Tomczuk i Szymek. Także zapraszamy i pozdrawiamy wszystkich. Dzięki, Szymek, za wywiad. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, dużo zdrowia i wytrwałości. Tak, również życzymy zdrowie, bo resztę sam sobie już tak jest. Zanosi drogę.